Witam Państwa bardzo serdecznie w programie Pod Pretekstem. Dziś moim gościem i oczywiście Państwa jest Pan Jan Zwierko, kanclerz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej imienia Angelusa Silesiusa. Witam bardzo serdecznie. Witam Pana, witam Państwa. Panie kanclerzu, uczelnia coraz bardziej rozpoznawalna w Polsce, a jak to odbierają sami uczniowie? Macie przecież opinie i sygnały. No ja myślę, że studenci nasi czują się w Wałbrzychu dobrze. Mówię w Wałbrzychu dlatego, że na naszej uczelni mamy przedstawicieli niemal ze wszystkich województw naszego kraju. Najwięcej, rzecz jasna, Wałbrzyszan, Świdniczan, Kamiennogórzan z naszego rejonu przeważają studenci. Studenci utożsamiają się z uczelnią bardzo, bardzo głęboko. Myślę, że znakomita większość lubi tę uczelnię. Lubi ten teren tutaj zamkowej Piotra Skargi. Podobają mi się obiekty, podobają mi się sale. Czy możemy mówić o tym, że Wałbrzych to już jest miasto studenckie? A myślę, że niekoniecznie tak do końca. Zależy, co rozumiemy przez miasto studenckie. Ja pamiętam tego... Mam tu na myśli imprezy na ulicach studentów. No ja pamiętam te czasy sprzed 10 lat, kiedy redaktorzy zadawali podobne pytania i ja się zgadzałem, tak? To jest miasto studenckie. Natomiast co się zmieniło właśnie, panie kanclerzu? Zmieniło się chyba, no demografia się przede wszystkim zmieniła, dlatego że tych studentów w Wałbrzychu w najlepszym czasie było około 8 tysięcy, w tej chwili jest zdecydowanie mniej. Zabrakło kilku szkół, TWP, Akademia Ekonomiczna. Szczątkowa jest chyba mimo wszystko jednak Politechnika, bo są to tylko... Wasza jest wiodącą uczelnią. Tak, jeżeli chodzi o prywatną uczelnię, niepubliczną, to już ma tylko i wyłącznie studentów w trybie zaocznym. Takim wyznacznikiem też, panie kanclerzu, ilości studentów były zawsze juwenalia, prawda? No tak, na juwenalia nigdy nie jesteśmy w stanie sprawdzić, czy to jest student, czy to jest maturzysta. Staramy się, żeby juwenalia odbywały się w centrum miasta, żeby to było święto nie tylko studentów. Tych imprez w Wałbrzychu nigdy za wiele, więc w tej chwili w tym dobrym klimacie z Urzędem Miasta jakby współorganizujemy te juwenalia od 2 lat już wspólnie. W tym roku również takie plany są i pewne uzgodnienia już. A już możemy coś zdradzić, jacy będą wykonawcy, ewentualnie jakie przygotowania są? Tak. Odsyłam do naszej strony internetowej, gdzie dziś właśnie będzie zamieszczona, a już być może jest zamieszczona informacja na temat zespołów. No, są to zespoły, które wybierają studenci i to czy to w głosowaniu na Facebooku, czy w innej formule. W każdym razie są to zespoły z pierwszej półki, tej młodzieżowej, rzecz jasna. Panie kanclerzu, takim wyznacznikiem też jakby jakości jest oferta szkoły, tak? Już powiedzieliśmy o tym, że jest uczelnia wiodąca tutaj w naszym mieście, może i w regionie. Czym właśnie chcecie przyciągnąć, lub inaczej, czym przyciągacie tutaj studentów potencjalnych? No, tak jak Pan powiedział, z całą pewnością liczbą kierunków. Być może nie są to kierunki wszystkie, jakie byśmy chcieli, ale też na możliwości na dzień dzisiejszy są takie, a nie inne. Na pewno są to ciekawe kierunki, bo dają praktycznie konkretne zawody. I tu myślę przede wszystkim o studentach kosmetologii. Myślę o studentach technik dentystycznych. Jesteśmy jedną z 6 w Polsce szkół wyższych, które prowadzą ten kierunek, a jedyną z państwowych wyższych szkół zawodowych. Staraliśmy się o ten kierunek bardzo długo. Mieliśmy opory w Warszawie przez 2 lata. Ale udało się. Tak, ale byliśmy bardzo konsekwentni. Jest to kierunek bardzo kosztowny. Sama jedna sala ćwiczeniowa to jest rząd niemal 1,5 miliona złotych. I dużo chętnych mieliście? Tak, w tym roku zainteresowanie być może jeszcze nie było aż takie, ale chcieliśmy na początek, żeby ograniczyliśmy ten nabór z tego względu, że też
się pewnych rzeczy musimy uczyć. Więc to dla nas było spore wyzwanie. Myślę, że w tej chwili po tym pierwszym roku, jak go zakończymy, postaramy się zwiększyć limit przyjęć na ten kierunek. A są tu studenci nawet Suwałk, także odległościowo rzecz tak ujmując. Tak jak pan powiedział, z całej Polski są studenci. Z całej Polski. A czy uczelnia coś względem roku 2013 zmieniła się, jeśli chodzi o ten bieżący rok? No przede wszystkim zmieniło się jedno, ale dla mnie osobiście rzecz niezwykle ważna, niezwykle istotna, bo mamy wreszcie akademiki. Po kilku latach walki z lokatorami, których tutaj przejęliśmy z dobrodziejstwem inwentarza, udało nam się dojść wreszcie do porozumienia, udało nam się przenieść niemałym nakładem sił i środków, o których to mniej... Ale już są wasze. Tak, przenieść tych lokatorów w różne części naszego miasta. Wyremontowaliśmy te obiekty, one zachowały stary z zewnątrz styl, natomiast środek łącznie z fundamentami jest absolutnie nowy, nowoczesny. Mamy 49 miejsc. Rozumiem, że zapełniony już, tak? Absolutnie. To są pokoje jedno- i dwuosobowe. Większość osób, które tutaj uczestniczyło w otwarciu tych akademików w czerwcu ubiegłego roku, oglądając, stwierdziło, że jest to hotel co najmniej z trzema gwiazdkami. A jeśli chodzi o kadrę, zmienia się ta kadra, czy jest stabilna, czy co chwilę nowych macie profesorów? Znaczy ja muszę powiedzieć, że my mamy coraz lepszą kadrę. W chwili obecnej jest chyba łatwiej nieco o kadrę, ponieważ przy niżu demograficznym większe ośrodki akademickie jakby mimo pewnych zaostrzeń w stosunku do swoich pracowników, to nie są w stanie zagospodarować aż tylu. Zresztą studia trzeciego stopnia, to są studia doktoranckie, wypuszczają bardzo dużo młodych, zdolnych doktorów i muszę powiedzieć, że zarówno ci zatrudnieni u nas to są i nasi doktorzy, tutaj już wychowani, ale też spora grupa to są wrocławianie, dla których to jest jedyne miejsce pracy, pierwsze miejsce pracy. Oni się tutaj bardzo mocno utożsamiają z tą uczelnią, widzą szansę dalszego rozwoju naukowego. Ja sobie niezwykle cenię właśnie tych młodych, ambitnych doktorów i studenci chyba jednak tak, z całą pewnością, że bliżej są siebie w tym sensie, że i zwyczajowo i kulturowo łatwiej nawiązują kontakt. Panie kanclerzu, pomimo tego, że szkoła się rozwija, ja jednak zapytam o zamierzenia i plany. Na dzień dzisiejszy czekam na określenie parametrów i naszych możliwości na uzyskanie środków unijnych z tego rozdziału 2014-2020. Chcemy jeszcze tutaj rozbudowywać i unowocześniać nasze obiekty. Myślę tutaj przede wszystkim o obiekty przy ulicy Piotra Skargi. Są tam możliwości nadbudowy, bo rozbudowy niestety już nie, bo plan przestrzenny zagospodarowania miasta to uniemożliwia. O teren jest, obiekt nie, ale teren jest pod nadzorem konserwatora zabytków, ale nadbudowę tutaj jeszcze widzimy taką możliwość. Chcemy pójść w kierunku bardzo specjalistycznych pracowni. To są oczywiście duże środki i zakładam, że w tym okresie jakieś 30 milionów będziemy chcieli zagospodarować na unowocześnienie, na wybudowanie właśnie pracowni specjalistycznych. A oferta szkoły, tak ogólnie, bo to można byłoby godzinami rozmawiać. No tak, przeważają te kierunki, które od początku nieomal mamy. Mamy od początku pedagogikę, turystykę, niemal od początku administrację publiczną, ale w ostatnich latach postawiliśmy na studia inżynierskie i cieszące się bardzo dużym zainteresowaniem. Są to studia inżynierskie na kierunku logistyka, na kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy, gospodarka przestrzenna i taki bardzo artystyczny kierunek, jakim jest architektura krajobrazu, którą zresztą w tym roku, mijającym roku, akredytowała Polska Komisja Akredytacyjna i jak
Zazwyczaj się tego nie słyszy w trakcie kontroli, bo to nie jest przecież pierwsza akredytacja, którą przechodzimy. To muszę powiedzieć, że członkowie tej komisji może nie piali z zachwytu, ale naprawdę wyrażali się z głębokim szacunkiem zarówno co do programu na tym kierunku, jak i samych studentów i jakości kształcenia. Czyli dość duża różnorodność kierunków. Państwowa Wyższa Szkoła to nie tylko nauka, ale także sport. No tak, od początku może z tej racji, że dobrało się tutaj sporo osób, które ten sport lubi. No przede wszystkim pan jest, był związany, jest dalej związany ze sportem. Tak, tak, ale było sporo innych, bo że wspomnę tutaj pana Stefańczyka, pierwszego prezesa AZS-u, czy Cypriana Kaletę, który przez wiele lat kierował AZS-em. Oni tutaj w te żagle mocno dmuchali, tak. No i mój to konik jest niewątpliwie również przy okazji, choć nie mam aż tyle czasu, żeby robić. Ale to, on co... znaczący ten sport, bo wszędzie słyszymy już teraz w Polsce, nie tylko w naszym mieście, w regionie, ale w Polsce o sporcie akademickim, w wałbrzyskim sporcie akademickim. No tak, mocno się tutaj przepychamy. Trzykrotnie reprezentowaliśmy Polskę na Mistrzostwach Europy, raz na Igrzyskach Akademickich. W siatkówce, w koszykówce, w piłce nożnej i w futsalu. W tym roku to będzie najprawdopodobniej pierwszy rok, w którym się chyba nam nie uda wystawić reprezentacji z bardzo różnych względów, ale przez wiele lat prowadziliśmy piłkę nożną wspólnie i z miastem, i z pozostałymi sponsorami w drugiej lidze jako Górnik PWSZ. Od roku już tego nie robimy. W dalszym ciągu prowadzimy siatkówkę z zakładami koksowniczymi. Siatkarze występują w drugiej lidze państwowej. Dopychają tak, się. Mają szansę i chcemy, żeby weszli do pierwszej ligi. Jest to takie... To się wiąże ze środkami. Takie niezbędne minimum, które uważam, że dla Wałbrzycha... No tak, ale to się wiąże ze środkami. Wiąże się, ale myślę, że bardzo poważny sponsor, jakim są zakłady koksownicze Wiktoria. Stabilny, można powiedzieć. Stabilny i sporo tam jest osób zainteresowanych, działających. Potencjał zaplecza jest bardzo fajny. Jest. Chcemy, żeby Wałbrzych miał pierwszą ligę właśnie w siatkówce i myślę, że są na to jest, duże jest szanse. To duże szanse, tak. Od roku przejęliśmy drużynę piłkarek, a to z kolei też, pana redaktora Konik, tak. Piłkarek też nożnych. Bardzo dobrze współpracujecie, bo przede wszystkim wystarczy spojrzeć na wynik w tabeli. Też trzeba już się pokusić o awans, ale to znaczy... Idziemy zdecydowanie na awans. Jesteśmy po rundzie jesiennej liderami Ligi Grupy Śląskiej. Myślę, że są spore szanse, bo jest kilka punktów przewagi nad drugą i trzecią drużyną. Taki bezpieczny dystans jest, bezpieczny dystans. W miarę bezpieczny. 7 punktów to może... To aż 3 mecze można powiedzieć. Aż 3 mecze, ale no, dmuchamy na zimno. Chcemy, żeby te młode dziewczęta, bo to studentek jest... One się cały czas uczą jeszcze. Tak. Bodaj 6, natomiast pozostałe to są młode dziewczęta, 16, 17, 18-letnie, więc cała kariera przed nimi. Ale myślę, że poziom pierwszej ligi to nie są za wysokie progi i dobrze by było. I koszty chyba nawet podobne, bym powiedział, bo wyjazdy są powiedzmy podobne, jeśli chodzi o drugą ligę. Być może samo utrzymanie drużyny będzie droższe, ale koszty wyjazdowe będą podobne. No zbliżone, powiedziałbym, tak. Panie kanclerzu, czyli co, zapraszamy studentów do naszej uczelni w Wałbrzychu. Jeżeli tylko mogą, ci, którzy nie wiedzą, to zapraszam do Wałbrzycha. Ja myślę, że przede wszystkim adresowałbym to wezwanie do tu mieszkańców naszego regionu, aglomeracji wałbrzyskiej, dlatego nie trzeba jechać do Wrocławia, żeby być na dobrym kierunku. I dobrze wystartować potem w życiu zawodowym. Tak, można zrobić licencjat w Wałbrzychu i daję sobie głowę uciąć, że w lepszych warunkach, na bardzo dobrym poziomie, nie gorszym niż na uniwersytecie, bo od rektora naszego poczynając, która jest pracownikiem również naukowym Uniwersytetu Wrocławskiego, po opinię wielu, wielu profesorów tutaj uczących, tu studiująca młodzież nie różni się niczym od tej studiującej na uniwersytetach wrocławskich. To jest ten sam poziom ich możliwości, a możliwości nasze są zdecydowanie większe, jeżeli chodzi o to, o warunki i o klimat, myślę. Panie kanclerzu, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję również. Państwu dziękuję za uwagę. Przypomnę tylko, że moim i Państwa gościem był Pan Jan Zwierko, kanclerz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałbrzychu imienia Angelusa Silesiusa. Dziękuję bardzo.